Jesień to czas zbiorów wielu smacznych i zdrowych owoców, z których warto wykonać przetwory. Oprócz powideł ze śliwek i marmolady z jabłek można przygotować przetwory z bardziej wyszukanych owoców, które kiedyś były popularne w polskiej kuchni. Dereń to popularny krzew, który często spotykany jest w naszych ogrodach. Ma ozdobne kwiaty, liście, owoce, a u niektórych odmian także pędy, które zimą przebarwiają się na intensywnie czerwony kolor. Jest to szeroka grupa roślin, wśród której znajdują się także derenie o jadalnych owocach, z których można wykonać zdrowe i pyszne przetwory. Które odmiany sprawdzą się w naszym ogrodzie? O tym już za chwilę. Zapraszam Państwa do Ogrodu bez tajemnic. Obecnie derenie spotykamy w ogrodach i założeniach miejskich. Najpopularniejszy to dereń biały, którego pędy zimą przebarwiają się na czerwony kolor. Często możemy spotkać również dereń kołsa o białych kwiatach i ozdobnych różowych owocach, przypominających malinki. Warto także wspomnieć o dereniach rozłogowych, m.in. dereniu kanadyjskim, który doskonale zadarni teren pod drzewami. Derenie to bardzo dekoracyjne rośliny, które już wczesną wiosną mogą zdobić ogrody. Krzewy dereni kwitną na żółto, zanim na pętach pojawią się liście, jeszcze wcześniej niż forsycje. Często również są z nimi mylone. Oddzielną grupę dereni stanowią te o jadalnych owocach, które również mogą prezentować się bardzo efektownie. Deren jadalny jest też rośliną ozdobną, bardzo wcześnie kwitnie. Dzięki temu możemy go sadzić w jakichś założeniach parkowych, miejskich. Jest kwitnie przed forsycją, na żółto. Wtedy bardzo charakterystyczny, bo inne drzewa jeszcze nie mają żadnych kwiatów czy liści. Pojawiły się odmiany ozdobne derenia jadalnego, czyli formy variegata, tricolor, więc możemy go też sadzić ze względu na barwne liście, możemy mieć owoce i możemy mieć ciekawy akcent w ogrodzie ozdobny. Oprócz ozdobnych kwiatów i liści, derenie jadalne pod koniec lata obsypane są błyszczącymi owocami, które w zależności od odmiany mogą przyjmować różny kolor. One oprócz tych ozdobnych liści, tak jak Pan też wspomniał, posiadają ozdobne te owoce, które mogą być w różnych kolorach. Owoce raczej traktujemy jako użytkowe, ale ta sama forma i kształt owoców też może możemy się kierować wyborem krzewu. Derenie mamy o kolorach czerwonych albo żółtych. Te żółte są mniej znane i popularne, a szkoda. Mamy tutaj na polskim rynku dwie odmiany wyhodowane przez panią profesor Klimienko i formę taką botaniczną o żółtych owocach flawę. Czyli te żółte odmiany jak się nazywają? Europejska forma najbardziej znana to jest Cornus nas flava w ogrodzie warszawskim, czy tutaj u nas jest. Taka uważana za formę najbardziej botaniczną. I mamy też na rynku dwie odmiany pani profesor Klimienko ukraińskie, jantarny i niżny. Niżny jest bardzo ciekawą rośliną, bo ma owoce w formie gruszkowej. Żółty o gruszkowych owocach, bardzo ciekawy, deserowa odmiana, bardzo słodka. Barwa owoców derenia zależy od ilości barwników antocyjanowych i nasłonecznienia. Owoce mogą mieć kolor od czerwono-pomarańczowego do ciemno-czerwonego, przypominającego wiśnie i czereśnie. Mogą również przybierać kolor żółty, biały, fioletowy, a nawet czarny. Kształt owoców derenia także jest bardzo różny. Te najpopularniejsze, które my mamy w naszych ogrodach, to są w formie owalnej, ale mamy też odmiany owoce o kształtach gruszkowych, butelkowych i o okrągłych owocach. Dereń jadalny nie ma wielkich wymagań. W jego uprawie ważne jest jednak podłoże, które powinno być żyzne i posiadać odpowiednie pH. W naturalnych warunkach występuje na skałach wapiennych, więc potrzebuje mieć glebę wapienną. Myślę, że jak każda roślina, która ma być rośliną sadowniczą, czy ozdobną, powinien być nawożony i mieć dobre warunki, bo wtedy lepiej rośnie i szybciej owocuje. Nie ma powodu go sadzić w warunkach naturalnych, bo to jest, no wtedy długo byśmy czekali na owoce. Co do uprawy jeszcze, trzeba pamiętać o tym, że płacze, czyli wszelkie cięcia
tak jak z brzozą czy z grabem, trzeba robić rozsądnie, w miarę wcześnie albo w miarę późno właśnie, żeby uniknąć tego problemu. To jest roślina, która jednak startuje szybko na wiosnę i cięcia późne zimowe mogą uszkodzić roślinę. Derenie jadalne zaleca się ciąć co roku. Najlepiej zabieg wykonać w lecie bądź wczesną jesienią. W tym okresie roślina najlepiej zniesie cięcie i nie będzie płakać. Omawiany krzew najlepiej posadzić na stanowisku słonecznym. Wpłynie to na lepsze wybarwienie i szybsze dojrzewanie owoców. Derenie są całkowicie odporne na mróz. Cechują się również dużą odpornością na choroby i szkodniki. Jedynym owadem żerującym na liściach rośliny jest motyl z rodzaju antispilla. W razie jego pojawienia się na roślinie należy wykonać oprysk środkami owadobójczymi. Warto wiedzieć, że w zależności od rejonu Polski, w którym chcemy posadzić derenie, różnie może wyglądać ich uprawa i pielęgnacja. U nas jest problem jakby z tym podziałem na północ-południe, więc na północy, kiedy jest bardziej kwaśno, trzeba go glebę wapnować, tak. Trzeba wtedy bardziej właśnie dodawać jakieś składniki, najlepiej jak każda roślina rośnie na nawozach naturalnych, więc trzeba go wspomagać im bardziej na północ. Na południu rośnie w zasadzie jak w warunkach zbliżonych do naturalnych, więc nie widziałem nigdy problemu od Wrocławia po Przemyśl. Derenie owocują po upływie 3-5 lat po posadzeniu. W Polsce dojrzewają od połowy sierpnia do połowy października. Kupując sadzonki derenia, należy wybrać odpowiednie odmiany, tak aby na północy kraju owoce zdążyły dojrzeć. Co do uprawy, wspominałem o tym podziale na północ-południe, to jest bardzo istotne. Deren jest jednak rośliną południową. Więc powinniśmy wybierać, jeśli chodzi o północ, odmiany, które wcześniej dojrzewają. W naszym ogrodzie mamy takie odmiany, to jest Juliusz, Bolesławski, Dublany, są to odmiany wczesne. Na południu już możemy sadzić odmiany, ze wczesnych odmian jeszcze w miarę, które polecam, to jest Szafer czy Słowianin. I ten wybór jednak powinien być ukierunkowany właśnie kwestią naszego miejsca zamieszkania, czyli powinniśmy szukać jednak odmian o krótszym okresie wegetacji. Na południu możemy mieć te odmiany, które dojrzewają później. A które odmiany są warte polecenia do ogrodów na północy, a które na południu Polski? Ogólnie w całej Polsce te wczesne odmiany, czyli Juliusz Bolesławski, Dublany, Szafer, sprawdzą się w każdych warunkach, Słowianin. Na południe Florianka, Podolski, bo są odmianami późniejszymi. Rzeczywiście u nas świetnie się sprawdzają, ale dojrzewają w październiku czasami. Spacerując po arboretum, znalazłam bardzo stary egzemplarz derenia jadalnego w odmianie Podolski, który uznany został za pomnik przyrody. Jest to późna odmiana, czasami dojrzewająca dopiero w połowie października. Ten okaz to ponad 100-letni krzew, z którego co roku można uzyskać około 100 kg owoców. Jest to klasyczna nalewkowa odmiana o dość dużych owocach. Inną sprawdzoną odmianą o nieco większych owocach, które mają więcej miąższu, jest szafer. Tu mamy przykład derenia wielkowocowego. Tak, to jest właśnie odmiana wyhodowana w Bolesławicach. Słowianin o dużych owocach w takich kształcie gruszkowym. Dzięki temu mamy więcej miąższu, peska jest stosunkowo mała i mamy większą jakby wydajność. I te odmiany są jakby polecałbym właśnie do produkcji sadowniczej po prostu. Mhm, a do takich ogrodów przydomowych? Też, bo mamy po prostu większe owoce, które możemy zjeść jako deserowe. One są słodsze, więc można je zjadać i można też je przerabiać na wszystkie produkty, czyli i na nalewki, i na konfitury, czy kompoty. A kiedy powinniśmy zrywać takie owoce? Czy zrywamy? Derenia zbieramy. Deren właśnie ma tą cechę, że to, co teraz pokazuję, to jest niedojrzały owoc, który jest niesmaczny. On musi opaść samodzielnie i wtedy jest dojrzały i smaczny. Owoce na krzewach dojrzewają nierównomiernie. Okres dojrzewania trwa kilka tygodni. Warto wspomnieć, że dereń zawiązuje pąki kwiatowe już o tej porze roku. Dereń zawiązuje pąki do kwitnienia przyszłorocznego. Już teraz tutaj są pąki, kwiaty są już przygotowane do kwitnienia w roku następnym.
Z jednego kwiatka derenia możemy uzyskać nawet 12 smacznych owoców. Owoce mogą przybierać różny kształt i barwę. W Arboretum w Bolestraszycach można podziwiać wiele odmian tej rośliny. Każdego roku we wrześniu organizowany jest tu Festiwal Derenia, podczas którego można spróbować przetwory i owoce oraz zakupić sadzonki sprawdzonych odmian derenia. Tu mamy cały przekrój różnych kształtów i barw derenia. Tak samo są różne wielkości owoców. Które są największe? Największe odmiany to są odmiany ukraińskie. Mhm. Tutaj mamy Jewgenię i Starokijewski. To są odmiany zdecydowanie największe i od lat znane deserowe odmiany, właśnie słodkie, które najlepiej przeznaczyć do jedzenia od razu albo na kompoty czy na konfitury. Polskie odmiany. Największe polskie odmiany to jest szafer. Czyli ten tutaj. Tak, szafer, tak. Później bolestraszycki, dublany. To są odmiany polskie. One są mniejsze od tych rekordowych ukraińskich, ale też są odmiany już o dużych, tak, proszę zobaczyć, owocach, ale jednak owocach. Ale tak jak mówię, jeszcze istnieje problem aklimatyzacji. To jest odmiana, szafer pochodzi od odmiany, od krzewu wielkoowocowego posadzonego przez Zamojskich we Floriance w Zwierzyńcu w XIX wieku. I to jest siewka z tamtego krzewu. To jest odmiana nasza, sprawdzona z krzewu już ponad 150-letniego i będzie pewna i na pewno najpewniejsza w naszym tutaj klimacie. Tak, i różnią się one też kształtem, bo tu mamy takie kruszeczki, a tutaj są bardziej okrągłe na przykład. Tu mamy Juliusz, odmiana wczesna właśnie, wyselekcjonowana z Parku Podwrockiego z Prałkowiec pod Przemyślem. Jest to odmiana okrągła, o bardzo małej pestce, wczesna właśnie, która spokojnie mogłaby na północy dojrzewać. I ta gama kształtów derenia jest zachwycająca. Kwestia doboru dla siebie to jest kwestia właśnie, gdzie mieszkamy, do czego go potrzebujemy, czy jakaś odmiana uniwersalna, czy deserowa. To jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, co wspominałem, na te odmiany żółte. Mhm. Niedoceniane u nas i mało znane. Bardzo ciekawe, bo są słodkie, mają inny trochę smak, nadają się na konfitury, na przeroby czy na kompoty. Też polecam tą odmianę. Są to odmiany stosunkowo wczesne, więc dojrzewają w naszych warunkach świetnie. I właśnie nie każdy lubi derenia ze względu na jego taką kwasowość i ostry smak, a te żółte są delikatniejsze po prostu. Tak, i te akurat mają taki aromat jeszcze w skórce. Tak. Więc dlatego tutaj warto by było też, jak ma się warunki, te odmiany żółte uprawiać. Owoce derenia jadalnego są bardzo zdrowe, zawierają wiele cennych substancji, które mają działanie przeciwbakteryjne, przeciwkrwotoczne, obniżające gorączkę i wzmacniające. A jakie właściwości zdrowotne posiadają owoce derenia? W zasadzie jest to taka roślina uniwersalna, gdzie sporo różnych substancji, które szukamy w roślinach jest, czyli witamina C, potas, magnez, antyutleniacze. Bardzo ciekawym i rzadkim związkiem są irydoidy, właśnie odkryte w dereniu. Ponadto owoce derenia zawierają witaminę P i A, makro i mikroelementy, kwasy organiczne i antocyjany, które korzystnie wpływają na obniżenie cholesterolu, ciśnienia krwi i regulują wydzielanie insuliny. Niegdyś z derenia robiono konfitury, kompoty, galaretki, soki, palono pestki, aby kawie nadać waniliowy posmak. Przygotowywano również różnego rodzaju nalewki, wina i destylaty. Deren jest taką nietypową rośliną, bo możemy go spożywać i na słodko, i na słono. Tu już wspominałem o konfiturach, o nalewkach, o pastach, o kompotach, które wracają do łas, żelach, soki też mamy, sokach, oczywiście. Przygotowanie przetworów jest dość czasochłonne, gdyż owoce należy drylować. Jest to owoc, który trzeba drylować albo poradzić sobie w inny sposób domowy z peską, więc dlatego
nie wszyscy mają cierpliwość, ale konfitura zrobiona w ten sposób jest naprawdę smaczna i na pewno jak zaczniemy tak robić te konfitury, to będziemy już chcieli robić mimo pewnych trudności technicznych, które to drylowanie nam niestety... Bo innym łatwiejszym sposobem jest przecieranie, tak? Owoców. Tak, w ten sposób przecieramy, go gotowujemy, przecieramy, te peski wyciągamy, bo jest to po prostu metoda na nasze czasy łatwiejsza, szybsza. Owoce derenia można przyrządzić również na słono. W staropolskiej kuchni podawano kiszonego derenia, który w smaku przypomina oliwki. Oprócz tych dżemów, soków, możemy również zrobić bardzo ciekawe takie przekąski, można powiedzieć, tak? Co tutaj tak. mamy? Jak... Tu mamy deren kiszony, który został zarejestrowany jako tradycyjny produkt polski. Jest to danie, znaczy owoc wymyślony w ten sposób, jak przez naszych przodków. Już w XVIII wieku był znany, przynajmniej w literaturze mamy ślady. Jest to polska oliwka. Na kresach czy coś nie mieliśmy warunków do sprowadzania z różnych tych oliwki, a już były znane, więc produkowaliśmy w ten sposób. Smak jest bardzo zbliżony do oliwki. Możemy używać go w kuchni w podobny sposób jak oliwkę. A w jaki sposób przygotować te kiszone derenie? Zbieramy owoce zielone z krzewów, już przed takim końcową fazą, przed dojrzewaniem, po to, żeby było jak najwięcej miąższu już w tych niedojrzałych owocach. Kisimy go w zalewie 1:9, 1:7, dajemy sól, czyli mocna taka zalewa solna. Dodajemy tam przyprawy, ale tak delikatnie, liście dębu, winogron, liść laurowy, trochę pieprzu. Kopru tu nie dodajemy? Nie, na pewno nie. To koper tutaj smakowo nie ten. W recepturach tych pierwszych, których znalazłem, jest podawane, że daje się czombru. Dlatego, że czomber był dostępny, można było go zebrać. Teraz ja osobiście wolę tymianek, ale czomber można tutaj dodać. Taki wtedy byłby to już taka tradycyjna receptura z XVIII wieku. Jak on ukisi się w tej beczce czy w gliniaku, my kisimy w dużych beczkach też takich 80-litrowych, dębowych, klasycznych i wtedy najlepiej go wrzucić, czy zanurzyć na chwilę we wrzątku. Sparzyć go, wtedy pasteryzacja zatrzyma się te i wtedy zalewamy oliwą, olejem z przyprawami już według naszego uznania. Ja na przykład lubię dodawać czosnek jeszcze wtedy ten. I wtedy już w ten sposób, bez jakichś większych problemów, on się przechowuje w zasadzie do Wielkanocy. Później zaczyna się już jakby psuć, robi się coraz bardziej miękki i wtedy można zrobić pesto. Czyli obgotowujemy go, rozgotowujemy go całkiem, wyciągamy pestki i dodajemy oliwy, tam przypraw innych i wtedy w takie pesto, jeśli spasteryzujemy, to spokojnie do następnej zimy możemy używać. Surowe owoce derenia zalewamy mocną zalewą solną 1:9. Dodajemy liście dębu, winogron, liść laurowy, czomber i pieprz. Po upływie 1,5 miesiąca owoce należy odsączyć i przepłukać we wrzącej wodzie. Następnie zalać oliwą z przyprawami, na przykład czosnkiem i tymiankiem. Kiszone owoce derenia możemy przechować nawet do Wielkanocy. Owoce derenia możemy również suszyć. Przetarte dodaje się do sosów, przypraw, sałatek i herbat. Ze względu na tak szerokie zastosowanie, tradycje i właściwości odżywcze, warto wrócić do uprawy derenia i posadzić choć kilka egzemplarzy w przydomowym ogrodzie. A już za tydzień w kolejnym odcinku Ogrodu Bez Tajemnic przedstawimy Państwu ciekawe odmiany traw ozdobnych. Zapraszamy. Do zobaczenia za tydzień.